Dzień dobry Państwu. Wydać książkę. Kiedyś to była sztuka, naprawdę. Pamiętam, bo kiedyś przed laty próbowałem. Słuchajcie, te żenujące pielgrzymki po różnych wydawnictwach. Naprawdę żenujące, bo żeby kiedyś wydać można było książkę, trzeba było mieć albo nazwisko, albo kogoś, tak zwane plecy. I w zasadzie to były dwie możliwości, innych nie było. Natomiast kiedy próbowało się jak gdyby z ulicy wejść do wydawnictwa, najczęściej spotykało się taki ironiczny uśmieszek. Słuchajcie, teraz jest zupełnie inaczej. Teraz, odkąd istnieją takie wydawnictwa jak Poligraf. Ja natknąłem się na to przypadkowo, zupełnie gdzieś tam w internecie, jakieś ogłoszenie. Chcesz wydać swoją książkę? Chciałem wydać swoją książkę. Zatelefonowałem. Po drugiej stronie sympatyczna, przemiła pani, która odpowiedziała na każde moje pytanie, a było ich mnóstwo. Cierpliwie odpowiadała co, jak, dlaczego, po co, za ile. Potem dostałem wstępną umowę, przeczytałem, podpisałem, odesłałem i tak to się zaczęło. Słuchajcie, teraz można wydać książkę bez wychodzenia ze swojego gabinetu. Ja to wszystko zrobiłem przy pomocy maili i telefonów, przemiłych zresztą. I w ten sposób właśnie wyszła ta książka, która okazała się dla mnie dużym sukcesem, a przecież to jest książka debiutancka, to był mój debiut. Przede wszystkim wydawnictwo Poligraf zdejmuje z autora wszystkie kłopoty. Naprawdę. Oni robią korektę, przysyłają korektę, niestety trzeba po raz któryś przeczytać swoją książkę po korekcie. Odsyła się do wydawnictwa, potem oni przysyłają drugą korektę. Niestety znowu trzeba przeczytać swoją książkę. Wprowadzić ostatnie poprawki, odesłać. Okładka. Słuchajcie, oni przysyłają te projekty po kolei, cierpliwie. A to mi się nie podoba to, żeby, a to może nie ten kwiatek, a to może nie tak, a tutaj może, to może na ciemnym tle. Oni cierpliwie to poprawiają. Poprawiają z uśmiechem. Aż autor jest zadowolony, podpisze zgodę. No i jest efekt. To jest właśnie efekt. Żadnych kłopotów. Efekt był taki, jak powinien być. Książka wyszła i nie tylko wyglądała tak, jak powinna wyglądać, ale ona została umieszczona w księgarniach wysyłkowych chyba prawie wszystkich, w Empiku, w tych największych księgarniach ona się tam znalazła. Ona się tam znalazła i prawdę mówiąc z mojej strony nie zrobiłem nic więcej. Dlatego też jeśli macie jakiś projekt w szufladzie i wierzycie w ten projekt, bo od tego się zaczyna, trzeba być o tym przekonanym, że to co macie do zaproponowania jest wartościowe i że komuś się przyda. Jeżeli macie takie przekonanie, absolutnie polecam wydawnictwo Poligraf. Żadnych błędów.